Cześć, ja jestem Anjon i kontynuuję moją przygodę ze Starborn Frontiers. Spotykamy się dzisiaj, bo jest bardzo fajny event. Mamy gwarantowaną legendę. Jest to nukerka Panguan z tej japońsko wyglądającej frakcji. Jest bardzo ciekawym nukerem, ponieważ używa bomb i ma do tego bardzo fajny pattern ataku. Nie mam kompletnie doświadczenia w tej grze z bombami, ale pamiętając jak mocne bomby są w raid, pomyślałem, że przynajmniej sprawdzę jak działają tutaj. Taki pattern, gdzie nie atakujemy sąsiadujących ze sobą czempionów wygląda mi na dobry sposób na PvP, ponieważ ostatnio na arenie właśnie z takimi składami się spotykałem. I na aktywnym skillu mamy bomby drugiego poziomu, a na naładowanym skilu mamy bomby trzeciego poziomu na dwie tury. Oprócz tego mamy bardzo fajny pasyw, gdzie ta dowódczyni dostaje niewidzialność na dwie tury po tym, jak zostanie uszkodzona. Do tego wzmacnia swoich sojuszników, którzy mają niewidzialność, zadają o 40% więcej uszkodzeń. Tego typu skile z mojego doświadczenia są bardzo potężne i mam ochotę ją sprawdzić. Także jest gwarantowaną legendą za 100 bikonów niebieskich. I jest jeszcze jeden powód, dla którego bardzo mi się przyda na koncie, ponieważ aktualnie moi nukerzy mają głównie Affinity Elektryczne. Mam na razie te dwie panie zbudowane na 60 level, a aktualnie Alliance Boss ma Affinity Chemical, czyli. Zielone. Także moi nukerzy są słabi na to affinity i potrzebuję kogoś albo z pomarańczowego, albo właśnie z zielonego affinity. Także ta dowódczyni bardzo dobrze wpisuje się w moje potrzeby. I razem z Wami otworzymy te 100 bikonów. Przypomnę jeszcze, jak wyglądają szanse. Z tych niebieskich bikonów, Specialist Beacon. Mamy 1% szansę na wylosowanie legendy, 10% na epika i 89% na rerkę. Także nie przedłużając, zaczynamy 100 bikonów, i na końcu czeka ta gwarantowana legenda, ale kto wie, może coś po drodze więcej nam się dobrego trafi. W tej dziesiątce będzie na pewno jakiś epik, przynajmniej jeden. Jest ich kilku, mam Tanka, którego używam. Mam nowego Healera i to od razu w dwóch kopiach. Ok, to była pierwsza dziesiątka, lecimy druga dziesiątka. Nie mam pojęcia, jak wygląda tu Mercy. W drugiej dziesiątce również nie ma legendy. Natomiast mamy. Kto tu jest Epikiem? Tutaj mamy takiego elektrycznego nukera. Ok. Lecimy tylko jeden Epic, trzecia dziesiątka. Tutaj też Epic. No, chciałbym wylosować legendę, ale na razie to się nie udaje. Tego debafera nie widziałem jeszcze. Lecimy, czwarta dziesiątka. O, to jest legenda. Zobaczmy, kto to będzie. No, pierwszy raz widzę tą animację i mamy pomarańczowego akurat Newkera, czyli takiego kogoś, kto jest mi potrzebny. No doskonale, zobaczmy w takim razie, co ta pani potrafi. Ach, nie zobaczymy tutaj z tego poziomu. Widzimy tylko, jak wygląda frakcja Tian... Tianhao. Nie wiem, jak to wymawiać, ale właśnie chyba ta sama, z której jest gwarantowana legenda. Dzisiaj, no nieźle, to jest bardzo dobry pól, słuchajcie, akurat takiego nukera potrzebuję. No, w takim razie nie wiem, czy bardzo potrzebuję tej gwarantowanej legendy, ale idziemy po nią, zobaczymy co jeszcze się trafi. No nieźle i kolejna legenda w kolejnej dziesiątce. No proszę, to jest dobry moment na otwieranie, kto tym razem, tym razem mamy... Chemicznego Newkera, również Newkerkę. Same panie losuje, chociaż czy to jest pani? No, trudno powiedzieć, nie da się tutaj niestety obrócić tego modelu, ale tym razem inna frakcja przyda się do Faction Wars, które jednak weszło w ostatnim paczu. Jeszcze nie próbowałem nawet w nim grać, nie mam zbyt dobrze rozbudowanego hangaru. Także dwójka, Dwie legendy i jeszcze 50 szardów do otworzenia, także jesteśmy dopiero w połowie, a już dwie legendy, trzecia będzie na samym końcu. Tu mieliśmy Laga, no, ale tym razem Epiki. To jest chyba nowy epik. Dla mnie nie pamiętam, jeszcze nie znam, yy, nie znam nawet wszystkich swoich czempionów, yy, dowódców, których mam. OK, lecimy i kolejna legenda. Słuchajcie, to jest niesamowite. Nie wiem, czy to jest y, szczęście początkującego, czy co, ale mamy. Mm, tym razem jest to tank. Chemiczny Affinity. No, wygląda kozacko, powiem Wam. E, frakcja Saog. Saog. No, nieźle. Później będę musiał sprawdzić, co oni robią. Podejrzewam, że w następnym odcinku zrobię Wam przegląd tych legend, które wylosowałem. No i lecimy jeszcze 30. O, same rarki. No, tym razem płacę podatek, ale nie ma sprawy, słuchajcie. Takie tutaj bez żadnych tam podwójnych szans czy czegoś takiego. Trzy legendy i czwarta gwarantowana na koniec ze 100 szardów. Słuchajcie, to jest i tak więcej niż się spodziewałem. No, jakby tak było zawsze, ponieważ tutaj nie wystarczy pojedyncza kopia legendy, tutaj potrzebujemy ich więcej zdecydowanie. Ten empowerment jest od samego początku, także duplikaty jak najbardziej zagospodaruję. No i ostatnia dziesiątka, rekrutujemy. Te 20 szardów sobie zostawię, ponieważ tutaj na końcu nie wiem, czy ten yy, Złote światło oznacza jakąś jeszcze legendę, czy tylko tą gwarantowaną? Nie, tutaj to złote światło to tylko ta gwarantowana legenda. Przy okazji, wykonałem jakąś misję pod tytułem Zrekrutuj pięć legendarnych statków. No, także powiem Wam, że doskonałe losowanie. Zobaczmy jeszcze te wszystkie legendy w moim hangarze. Zostawimy te 20 na później. Czy ten event się dla mnie skończył? Nie, zobaczcie. Czyli jeśli bym kolejną setkę szardów otworzył, dostałbym kopię panguan. No jest to ciekawa propozycja. Oczywiście te bikony zbiera się dość długo, dlatego uzbierać 200 nie jest tak łatwo. No ale to jest nieco inna polityka niż ta, którą znamy z RAID. Także zobaczmy jeszcze w hangarze. Jeśli posortujemy po rzadkości, jak wygląda? No, proszę, już mam cały rząd tutaj legend. Dwie z nich są z Battle Passa. Jedna jest darmowa. Ta pani ta Newkerka pani jest właśnie z Battle Passa, z tym, że ona też jest fuzją. Możemy ją przywołać w stylu tych tradycyjnych fuzji w Raid. Także będę miał tutaj nad czym myśleć, będę miał o czym czytać. No, i teraz będę się musiał poważnie zastanowić, którą z tych postaci, którą z tych nukerek, bo zdaje się, że mam trzy legendarne nukerki teraz, którą zbuduję. I wszystkie mają takie affinity, które będzie pasowało na tego klanbosa, który jest teraz. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają w pełnej krasie te legendy. A przy okazji pokażę Wam tutaj coś, co weszło również w patchu, o czym nie mówiłem w poprzednim filmie. Mamy. Liderów frakcji, jakby, i to są czempioni, których prawdopodobnie budujemy właśnie w Faction Wars. Czyli mamy trzy poziomy dla każdej frakcji: mamy rerkę, mamy epika i mamy legendę, i fragmenty dla nich zdobywamy, zdaje się, w Faction Wars, i każdy z nich daje jakieś bonusy. I tych liderów frakcji możemy używać podczas walk. Nie są to dodatkowe statki, tylko właśnie robią za te bonusy, takie coś jak Hiros and Might and Magic, kiedy nasz Hiros nie walczył, ale dawał jakieś tam bonusy. Okej, okay, także ja dzisiaj jestem bardzo zadowolony z otwierania, jakie tutaj razem z Wami zrobiliśmy na koncie. Kontynuuję budowanie swojego hangaru. Mam nadzieję też, że uda mi się niedługo rozbić mur, na jaki napotkałem, czyli kampanię Nightmare, gdzie nie mogę nawet pierwszego etapu zrobić. I mam nadzieję, że któryś z tych dowódców mi w tym pomoże. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć!